przygodę. Cieszy to na pewno, ale to nie tylko zasługa moja, tak naprawdę cały zespół się zapracował na to zwycięstwo i widać było, że jesteśmy zespołem lepszym i bardziej zdeterminowanym, żeby się to spokojnie wygrać i cieszy to, że strzeliliśmy tyle bramek i pokazaliśmy charakter i dodatkowo stworzyliśmy żadne bramy. Tych bramek mogłeś mieć jeszcze więcej, bo to centymetry, jak nie milimetry cię dzieliło od tego, że to tak, gdzieś tam wchodzę mimo na słowo, że ta piłka jest centymetrami, bo nie przeszła całym obwodem. Najważniejsze, że potem to i tak się przełożyło na zdobycie narodowe i byliśmy ze spółkami spokojnie do różnych pracy. To była pewna eliminacja, konceptowa gra już co, w zasadzie na miejscu. Co, jutro wyszliście drugą połowę, tak naprawdę czapki z góry. No tak, uważam, że i tak do przerwy sobie powinniśmy w jakimś tam stopniu załatwić sprawę tego spotkania. Szkoda, że gdzieś tam jeszcze sobie nie uspokoiliśmy tego, ale pierwsze 10 minut drugiej połowy nasze trzy bramki już uspokoiły to spotkanie. Dodatkowo potem dołożyliśmy jeszcze dwie bramki i już dominowaliśmy. To jest twój pierwszy hat-trick w Ekstraklasie, a pamiętasz kiedy ostatnio zagraniczny mecz? W lidze rumuńskiej, w naszej kolekcji rumuńskiej. W lidze rumuńskiej. No wiemy, że teraz każde zwycięstwo, każdy punkt naprawdę jest w tej chwili ważny dla nas, dla każdego innego zespołu, który broni się przed ciosem utrzymania, więc dzisiaj cieszą te trzy punkty, jedziemy do Lubina z myślą, żeby tam wygrać, bo chcemy sobie już troszeczkę uspokoić sytuację w tabeli. Trener Urban mówi, że były indywidualne rozmowy w tym tygodniu. Czy z tobą też rozmawiał? Miałeś taką szczerą rozmowę z trenerem? Czy nie koniecznie? Zostawmy to, co się dzieje w szatni, to, co się dzieje na tym gdzieś tam, zostawmy to dla siebie. Ale były pewne sytuacje, które gdzieś tam musiały zadziałać, żeby to dzisiaj wyglądało. Mieliście też, trener też mówił, właśnie spotkania w swoim gronie, prawda? Bez nikogo, że tak powiem. To też pomogło, rozumiem, że... No, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to pomogło, ale to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby spokojnie otrzymać się z tego. No to pytanie musi też o Ciebie, o Twoją przyszłość, czy po tym hat-tricku, po tym dobrym meczu widać, że jesteś w formie. Myślisz, że to będzie jakiś argument w rozmowach, że to może o czymś decydować, zależeć, pomóc w jakimś rozmowach? Nie, jest pytanie do mnie, więc ja robię to, co potrafię najlepiej. Będę walczył do upadłego, czy dostanę w Wrocławiu, czy nie, ale Dla mnie Śląsk jest czymś ważnym i zrobię wszystko, żeby Śląsk utrzymał się w Ekstraklasie, a co się potem wydarzy, to zobaczymy. Jakie słowa już pierwsze padły, to tak niecodzienny widok, żeby się tak zebrać. Niecodzienny widok. Znaczy, możecie i nie przygotowamy strzelać, dlatego myślę, że świetnie zareagował trener już po pisku. Próbujemy przede wszystkim cały czas być razem, bo po takim meczu można dużo rzeczy zepsuć, a tak jak powiedziałem wcześniej, przed nami są jeszcze cztery spotkania i to nie jest tak, że w dniu dzisiejszym to wszyscy tak mamy pisać, że przegrał ze Śląskiem 6-0 i mamy pierwszego Spadkowicza, bo wystarczy wygrać jeden mecz i znowu ta sytuacja będzie zgoła odmienna, także myślę, że tuż po prostu padły mądre słowa i one trochę nas podbudowały i dalej nie musimy wierzyć w to, że damy radę. Teraz można już rola zawodników takich jak ty, doświadczonych, którzy już gdzieś tak właśnie przeszli. Czy właśnie twoim zdaniem lepiej jest teraz właśnie stanąć w tej szatni i powiedzieć, zwłaszcza młodszym chłopakom, parę słów, czy właśnie przeczekać to, bo no nie ma co mówić leżącego? Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, co się dzisiaj wydarzyło. Zapominajmy o tym, że ci wszyscy chłopcy nie grają pierwszego sezonu w Ekstraklasie i myślę, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i to są na tyle mądrzy, inteligentni chłopcy, że nawzajem się mobilizują, wspierają i to jest oczywiste, że rola starszy w takiej sytuacji bardzo istotna, ale widziałem w czasie po meczu, widziałem na wojsku, że ci chłopcy nie byli
powiedzieli ostatniego słowa, a co za tym idzie, cała drużyna ruch wyborzy, które jeszcze się nie poddało. Myślę, że dodatkowo nie trzeba już po takim meczu ich mobilizować, bo wszyscy, proszę mi uwierzyć, jesteśmy tak wkurzeni, że nawet tego się nie da uczyć. Dla Ciebie jako byłego piłkarza Śląska to jest też coś trudniejszego z tego względu właśnie, że kiedyś to mówić? Oczywiście, bo przegrać na stadionie, gdzie spędziło się 2,5 roku, 6-0, nie brzmi fajnie i bardzo boli. Każda porażka z tyloma bramkami bardzo boli. Ja przeżywam to bardzo, ale tak jak powiedziałem również wcześniej, że fajnie, że ten mecz już jest za 3 dni, bo można bardzo szybko zmazać plamę i ja wierzę w to, że to nam się uda. Rafał, ty pamiętasz taki mecz, żebyś jako obrońca dostał 6? No właśnie nie pamiętam i dlatego dzisiaj schodzę z boiska. Nie wierzę w to, co się dzieje. Nie potrafię sobie nawet tego w głowie poukładać tak na spokoju. Myślę, że całą drogę do Wrocławia będę o tym myślał. Wrócę do tego, co będzie na samym początku. Lepiej przegrać 1-6 niż 6 po 1-0, także wierzę w to, że to jest drużyna, która zasługuje na to, aby grać w Ekstraklasie i to nam się uda. Jeszcze w mojej stronie na koniec zapytam. Ty sądzisz, że to był mecz dwóch drużyn niespadkowiczów? Oczywiście wierzę w to, bo jeśli ja bym to nie wierzył, to co to grać w następnym mecze? Ja uważam, że i Śląsk, i Lud utrzymają się. Śląsk być może wcześniej niż my, ale my też będziemy drużyną, która w przyszłym sezonie przyjedzie tutaj do Wrocławia i będzie grała mecz ligowy w Ekstraklasie. Dzięki. Przede wszystkim, panie kapitanie, serdeczne gratulacje. Za wynik też, bo sprawdzaliśmy, dawno takiego nie było, jeśli w ogóle, ale przede wszystkim za styl, za to, że byliście zespołem i graliście tak, jakbyśmy chcieli, żeby zawsze. Po dwóch porażkach i stylu, jakim zaprezentowaliśmy te dwa mecze, no to trzeba było wreszcie się odbić. Były się męskie rozmowy w szatni, co dzisiaj było pokazane, obojętnie kto, czy to Riota, czy inni zawodnicy. Po prostu pracował dla zespołu i walczyliśmy. Dzisiaj wygraliśmy walką. Pytaliśmy trenera Urbana o ten rzut rożny, z którego strzeliłeś efektowną czwartą bramkę. Właściwie dobiłeś tak, że siatka do dzisiaj jeszcze będzie chyba ułatana, tak żartobliwie mówiąc. Nie było to ustawione, ale widać było, że to zagranie ćwiczone. Czy tak? Szczerze nie było ćwiczone ani razu. Jeśli to przedłużają, po prostu akurat znalazło się tam, gdzie spadło, więc cieszę się z tego. Tym bardziej, że jest to dla mnie bramka szczególna, bo przed meczem z Łęczną zmarł mi teściu i to jest dedykacja dla niego, dlatego się nie cieszyłem. I dlatego jest to dla mnie na pewno zapamiętam do końca życia. A zatem na razie przyjmij wyrazy współczucia, wracając do tej piłki wielkiej. Zagłębie wygrało mecz, to chyba też dobrze, bo nie będzie musiało grać na ostrzu noża. Wy wygraliście wysoko, to jest sygnał, że te derby mogą stać i na wysokim poziomie i tam będzie się naprawdę walka toczyła do ostatniego bliska sędziów. Derby to jest święto dla mnie, dla kibiców i teraz najważniejsze się zregenerować. Fajnie, że wygraliśmy, bo na pewno chłopaków, można tak powiedzieć, wszystko do opuścił, tak? Bo wszyscy wiadomo, że po dwóch meczach była nerwówka, a dzisiaj no, po takim meczu, no, czy to Kamil, czy Riota, poszczególne bramki, poczują więcej pewności siebie, no i zapewne może coś padnie, więc idziemy tam grać dla siebie i dla kibiców, którzy tam przyjadą. To jest ważny mecz i ważny tydzień, bo w zasadzie niemal za tydzień, w piątek, kolejny mecz. Czy wytrzymacie to pod względem fizycznym? Wytrzymamy 100%, bo jeśli chodzi o przygotowanie, to nie było z tym nigdy problemu, jeśli chodzi o te pół roku. Po prostu brakowało walki i to było w tych dwóch pierwszych meczach widać. Ale no, to teraz to już puszczamy w niepamięć to, co było. Teraz najważniejsze, tak jak mówię, zregenerować się przed meczem z Zagłębiem. Bo to ten tydzień będzie decydujący, można by powiedzieć, że można sobie już zapewnić w miarę ligowy byt. Ale tak jak mówię, dzisiaj wygraliśmy, ale pokora i teraz derby. Piotrek,
skutek. To jest dobry skutek. Jak... Celebracja bramek to też było takie zaplanowane, bo wy się cieszyliście dzisiaj inaczej niż zazwyczaj, tak żeby... Jak drużyna, o tak bym powiedział. A kiedy tak strzeliliśmy tyle bramek, no tak, więc... Ale to już po pierwszym gólu było widać, że nie, że jeden tam biegnie, no tak jak mówię, no rozmowy, które przeprowadziliśmy sobie we własnym gronie, bez trenerów, no poskutkowało, tak, bo każdy mógł się wypowiedzieć, obojętnie, czy to nawet Riota, próbował i zrozumieliśmy go, no i dzisiaj było widać, tak, nawet po nim, że walczy, nie traci piłek i... No akurat potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, taki zapaliśmy oddech, bo już było niebezpieczny, tak? I teraz lekki oddech, ale jeszcze 4 mecze, 12 punktów, no i chcę to zakończyć zwycięstwem. Ostatnio z mojej strony, co ci trener mówił przed golem? Bo chwilę przed tym stałym fragmentem on cię wezwał do linii bocznej. I mówił, że to nie chodziło o to, jak rozegrać rzut rożny. A powiedział co? No właśnie tak enigmatycznie. No to zostanie to między nami, więc to co się trener mówi na boisku, ja przekazuję zawodnikom i to jest najważniejsze, że poskutkowało. Dzięki. Grunże. Gdzieś tam nie zdobywaliśmy punktów i to było złe, bo nawet w kryzysach powinniśmy te punkty zdobywać. No dzisiaj widać było, że ten kryzys nas gdzieś minął, tak? I chwała to wszystkim, którzy za to odpowiadają, że gdzieś przełamaliśmy się. Oczywiście psychika też miała ważne znaczenie, bo po tych dwóch porażkach i po pierwszej bramce, gdzie strzeliliśmy, to nas troszkę puściło i gdzieś tam to wszystko jest powiązane ze sobą. Także dobrze, że to dzisiaj się tak skończyło. Będziemy pewniejsi siebie w następnych spotkaniach. Musimy jeszcze kilka punktów zrobić, żeby się utrzymać. Zapytałem na konferencji prasowej trenera Urbana, dlaczego zdjął jednego z najlepszych zawodników. Tak, zdjąłem jednego z najlepszych, żeby odpoczął, we wtorek mamy mecz. To chyba pochwała z trenera. Tak, pochwała. Mamy ważny mecz, także wiadomo, że teraz będziemy grali w mecze co 3 dni, także trener wie co robi i myślę, że dobrze, że mówię, nie da się grać wszystkiego, na tych bokach pomocy jednak trzeba dużo gonić i dobrze, że taki odpoczynek dostałem. Bo to się przyda w meczu z Zagłębiem. Dziękuję, gratuluję.